Szanowni Państwo, Polacy w szoku. Dalej się pytałem, jak to jest możliwe, że Polacy zarabiają coraz mniej, mają 2-3 razy, 4 razy niższe emerytury, a za jedzenie muszą płacić tyle samo. Szanowni Państwo, zabieram Państwa dalej na naszą podróż, w naszą podróż sprawdzania tego, czy Polakom się płaci 2-3 razy mniej ale za jedzenie musimy płacić więcej lub tyle samo, co we Francji, w Hiszpanii i w Niemczech. Taka w danym momencie jest rzeczywistość. Zaraz to zrobimy, ale zanim to zrobimy, tutaj popatrzmy. Szanowni Państwo, wpaja się nam, że my Polacy, gdy będzie minus 15 stopni, nie możemy używać własnych kominów i krakowiaczek jeden, co miał koników 7-7 lat wojował, ostał mu się jeden, Szanowni Państwo, zakazał kominów, tu kominy prawie zakazał zaklejać, zakazał produkcji pieców. No nie wiadomo, co się w tej Polsce dzieje. No w kraju mamy minus 15, minus 20 stopni. Szanowni Państwo, w jakimś obozie będziemy tutaj się przytulać, żeby się ocieplić. Szanowni Państwo, akurat z obozów zdawałem maturę. I tu następna rzecz, widzimy 26-24 stopnie w, Pol w Polsce, wcale nie jest ciepło, w Dajsku w nocy po 15-14 stopni. No jakoś nie ma tego globalnego ocieplenia, ciągle pada deszcz albo zimno, szanowni państwo. Zaś proszę zobaczyć e, w Perignon e, we Francji, to chyba stamtąd jest ten sławny Don Perignon. No to proszę zobaczyć 32 stopnie, 31, 32, 33, 29. Taka pogoda jak była zawsze, no w nocy po 21, no i tyle. U nas zimno, u nich ciepło. No taka rzeczywistość, no ale to nam się każe zaklejać kominy w sytuacji, gdy we Francji mają, wiecie, 99 elektrowni atomowych. Taka już rzeczywistość, szanowni państwo, tragedia w Polsce się przetacza, bida się przetacza, szanowni państwo, skrajna. Totalna hardcore. W ostatnim filmie ludzie się zaskoczyli, gdy powiedziałem, że no, urodziłem się w wolnej Polsce. Pomyliłem się, szanowni państwo. Ja się urodziłem za komuny, oczywiście, w tych niebezpiecznych, okropnych czasach. Wiecie, no gdybym się nie urodził za komuny, no to gdzie ja bym miał tu prawo mówić, bo to tylko ci mogą mówić, wiecie, tutaj mogą mówić po polsku do Polaków, którzy za komuny się urodzili, prawda? I chociaż ten kawałek komuny przeżyli. No, ale powiedziałem, że się urodziłem w wolnej Polsce. W wolnej Polsce to ja się, szanowni państwo, wychowałem. To do wcześniejszego filmu, bo tutaj kilka osób się oburzyło, że kiedyś powiedziałem, że się urodziłem za komuną, a teraz powiedziałem, że się urodziłem w wolnej Polsce. Nie, urodziłem się za komuny, a w wolnej Polsce się wychowałem, i dlatego nie miałem na szczęście rosyjskiego, miałem tylko język angielski. Bo tutaj, szanowni państwo, coraz więcej ludzi oburza się w polskich miastach, że no, bardziej się idzie dogadać po rosyjsku niż po polsku, mimo tego, że jak Polak pojedzie do Niemczech, czy do Wielkiej Brytanii, czy do Francji, czy do Hiszpanii, no to w pracach, w których w danym momencie w Polsce zatrudnia się ludzi bez języka, oni nie mówią po polsku, no to tam trzeba znać ten niemiecki, francuski, bo inaczej nie dostaniesz pracy. A w Polsce, szanowni państwo, nie trzeba, niebezpieczeństwo w Polsce, Rozkład społeczny, no i rusyfikacja przede wszystkim wzrasta. Ja nie mam nic przeciwko, szanowni państwo, językom. Ja lubię się języków uczyć, mógłbym nawet się nauczyć tego rosyjskiego i tam ukraińskiego, jeżeli on w ogóle istnieje, bo ja już sam nie wiem, czy on istnieje, czy nie istnieje. Szanowni Państwo, bo chyba nie spotkałem y, jeszcze nikogo, który, kto mówi po ukraińsku, a w Polsce podobno 2 miliony Ukraińców. O jeszcze Putinowi przyjdzie do głowy, że to trzeba na, u, u, szanowni państwo, uwolnić u, ro, ro, po, rosyjskojęzycznych ludzi, no bo, bo Putin to odmyśli, że wszyscy Ukraińcy to właściwie tacy Rosjanie, prawda, no to już niedługo jak będziemy mieli coraz więcej tych ruskojęzycznych osób, no to Putin stwierdzi, że trzeba tutaj uwolnić ich, szanowni państwo, od brukselskich y, Brukselskich, waszyngtońskich i londyńskich zboczeńców, no bo tam przecież taka narracja jest w tych telewizorach, prawda? To jest bardzo wszystko niebezpieczne. Tu dochodzi do rusyfikacji Polski, szanowni Państwo, w danym momencie. Taka jest prawda. Druga sprawa jest taka, że wcale tego globalnego ocieplenia jakoś nie widzimy w Gdańsku. Zimno, pada. No i tyle. Jednak, szanowni Państwo, przechodzące dalej, zanim przejdziemy do cen, przejdziemy oczywiście do cen w zagranicznych korporacjach usytuowanych w Polsce, ale także usytu usytuowanych za granicą w których Polakom się płaci 2, 3 razy mniej, mają 2, 3, 4 razy mniejsze emerytury niż za, na zachodzie no ale za żarcie płacimy tyle samo. Ludzie, szanowni państwo, mnie zatrzymują na, na szanowni państwo, na dzielnicy i mówią mi, że się mylę, to nie dość, że zostałem ofukany, że nie chcą, co powiedziałem, że się urodziłem w wolnej Polsce. No powiedziałem, no w wolnej Polsce się nie urodziłem, w wolnej Polsce się wychowałem. Dzięki, tego, dzięki temu, no, no, rosyjskiego nie znam, a szanowni państwo, no, dlatego też nie znam angielskiego. No, angielskiego się sam nauczyłem, bo przecież w, w szkołach nie uczą języka angielskiego, no, ale generalnie ruskiego języka nie mam, więc po rusku nie rozumiem. Nie pani mają, zdrastwujcie towarzyszu, no i tyle umiem, szanowni państwo, zdrastwujcie towarzyszu, no i tyle. E, umie, co tam umiem jeszcze? Stalin, Lenin, no i tyle, szanowni państwo, e, umiem, no, po niemiecku to co umiem? Mineralwase i Raus. House, naj, i tyle, no i tyle z, znam tej szkoły, no, angielski bardzo dobrze znam, no, ale angielski znam, bo się sam nauczyłem, szanowni państwo, nie, to w polskich szkołach się czegoś można nauczyć, nie wiedziałem, że w polskich szkołach się można czegoś nauczyć, e, no, ewentualnie czytać i pisać, no i tyle, ale pisać, pisać tylko no, jak ktoś ci podyktuje, bo się nie nauczysz w polskich szkołach czegoś napisać, prawda, w polskich szkołach w większości to się uczysz po prostu umieć pisać, ale nie napisać zbytnio, prawda, możesz u, w polskiej szkole się nauczyć na Napisać swój adres. Tak właśnie uczą w polskich szkołach, szanowni państwo, że jeżeli rodzice nie nauczą, to dziecko nie będzie pisać. Będzie umiało coś tam, prawda? Ale nie będzie umiało nic napisać tam. Napisać coś tam, będzie umiało, jak chce, zobaczy, podyktuje, ale, ale jakichś takich wyższych, wyższych rzeczy nie napisze. No taka jest rzeczywistość. W polskich szkołach tak było, nie wiem jak jest dzisiaj. Szanowni Państwo, ale ludzie mnie zatrzymują i mówią, że się mylę, że, 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 że jestem w błędzie, bo ja powiedziałem, szanowni państwo, że jeżeli 79%, no bo przecież jeżeli Ukraina wygra i tam albo to się jakoś zaklepi, no to żeby nie upadła znowu za 5 lat i że Polska za to nie zapłaciła, bo wiadomo, że za pomoc Brytyjczyków i Amerykanów to najwięcej teraz to Polska płaci, prawda, no to za, za tą całą pomoc to my płacimy, prawda? E, prawda, to przez Polskę 5 milionów Ukraińców przeszło, prawda, to nas tu rakiety latają, tu my tu musimy wszystko za wszystko tutaj wiecie nadchylać czoła, prawda jak w 39, jak ostatni frajer, że jacyś, taka rzeczywistość jest w danym momencie, no aż strach bo Brytyjczycy to powiedzieli, że będą tu na zawsze z Ukraińcami <laughs> prawda, no to jak na zawsze nie będą z Ukraińcami, to my na zawsze będziemy te rachunki tych Brytyjczyków płacić dla tych Ukraińców, no taka jest w danym momencie rzeczywistość, no, ale taka też jest rzeczywistość że jeżeli 79% Ukraińców nie wróci na Ukrainę Szanowni Państwo, no to Ukraina zostanie zaatakowana jeszcze raz za 5 następnych lat. No i taką mamy rzeczywistość. No i ja mówię, że jakieś 79 tak ostrożnie powiedziałem Ukraiń, procent Ukraińców musi wrócić na Ukrainę, bo jak nie, to, to znowu się stanie za 5 lat i będziemy mieli powtórkę z rozrywki no i to najlepiej pakować walizki, jeżeli 79% Ukraińców nie wróci, a ludzie, ludzie mnie Szanowni Państwo, zostałem ofukany, no bo to ja, ja liczyłem te 79% rzeczywiście od tam powiedzmy 3 milionów czy 5 milionów, czy 10 milionów Ukraińców, którzy, szanowni państwo, uciekli z Ukrainy, bo, ich, bo oni uciekli z Ukrainy, i ja słyszałem, i no nie wiem, nie wiem, czy ich Ukraina jeszcze coś obchodzi, czy nie obchodzi, bo jak ich nie obchodzi, no to po co oni na tej Ukrainie tam dalej walczą, jak te 10 milionów Ukraińców lache wbija w tą całą Ukrainę? No taka jest rzeczywistość, no bo tak się człowiek zastanawia, no dobra, ale czy jak te 10 milionów Ukraińców żyje i pracuje, szanowni państwo, w tej Polsce, no to czy oni wysyłają Ukrainie pieniądze? No bo jak? Jak nie wysyłają do Ukrainy pieniędzy, no to Ukraina upadnie, a jak, a jak wysyłają i nie upadnie, no to i oni wrócą, Szanowni Państwo, no to będą mieli kraj, będą odbudować, odbudowywać, bo to trzeba pomóc, Szanowni Państwo, Ukrainie odbudować swój kraj i no, a kto ma odbudowywać Ukrainę? No Ukraińcy, no to 79% z tych Ukraińców, którzy uciekli, to muszą wrócić na Ukrainę, ale zostałem ofukany, no bo Szanowni Państwo, no bo tutaj w sumie to jest prawda, wiecie, bo to ja, ja się... No bo taka jest rzeczywistość, że do Polski przyjechało 4 miliony Ukraińców, no ale już tylko chyba 2 miliony zostało, no to 79% z wiecie 3 milionów 4 milionów Ukraińców, no to byłoby, szanowni państwo, 3 miliony 200 tysięcy, 3 miliony 200 tysięcy Ukraińców z Polski by wróciło. Gdyby w Polsce było 4 miliony Ukraińców, no to, to tej Ukrainie by coś dało, ale zostałem ofukany, bo przecież połowa Ukraińców z Polski uciekła, yy, szanowni państwo, do Niemiec i tak dalej. Więc w Polsce mamy z 2 miliony Ukraińców, i ludzie mówią, głupi jesteś, no jak się ta Ukraina poradzi bez tych Ukraińców? Przecież ta Ukraina znowu, panie, kto ją będzie odbudowywał? No to Ukrainie i Ukraińcom trzeba, szanowni państwo, pomóc wrócić do swojego kraju, żeby mogli budować swój kraj. No mają taki duży, dwa razy większy od Polski. No to niech se budują, szanowni no, kto ma budować? No chyba ja nie pojadę i nie będę budował tej Ukrainy, no, nie mam zamiaru, nie chcę mi się, wisi mi to, wolałbym pojechać do Dom Perignon, Dom Perigno, za popiłbym sobie, szanowni państwo, Dom e, co ja bym tam sobie jeszcze porobił, pojadłbym sobie frytki z mulami, szanowni państwo, e, tak jest, bardzo lubię, no, w bóle bym pograł, bym sobie popływał w Dom Perigno. no wolałbym do Dom Perignon, jakieś winobranie, czy coś takiego, tam nie wiem, frytkobranie, no pewnie, a co ja będę po Ukrainach że są Ukraińcy odbudowywują swój kraj, a czy mnie Ukraińcy budowali mój kraj, szanowni państwo, no i mówią mi o fukali, mówią źle robisz, głupio mówisz, mówią jak tych... Pomagasz tym Ukraińcom? No jak pomagasz tym Ukraińcom? 79% tylko jak? 79%. No jeżeli było 5 milionów, no to 79 z 5 milionów to 3,5 miliona to, to, to by była jakaś liczba. Ale, ale 2 miliony tylko zostało Ukraińców w Polsce, więc nawet jakby pojechało 79 z 2 milionów, to i tak jest tylko, szanowni Państwo, piracy, 1,5 miliona złotych. Oni mówią, 100% Ukraińców, którzy przyjechało, szanowni Państwo, powinno wrócić do Polski, twu na Ukrainę że do no, bo kto tą Ukrainę będzie odbudowywał, szanowni państwo, no na krzywe drzewo koza i ta, ten, ten Putiniści znowu napadą na tą Ukrainę, więc mówią, nie, 100% Ukraińców powinno wrócić na Ukrainę, 100% z Polski powinno wrócić, no ja tak, tak myślę, no tak, no jeżeli, no no przecież to krzywdę zrobimy, szanowni państwo, jeżeli nie pomożemy im, no bo to zaraz będzie za 5 lat to samo, no chyba, że Ukraińcy no nie chcą wracać na Ukrainę, no to jak nie chcą wracać Ukrainę, no to po co to, to się tam wszystko dzieje, ja tego nie rozumiem, szanowni Państwo, no to jak? Jeżeli nie chcą wracać Lachę wbijają w ich kraj, to co ja mam nie wbijać się Lachę w ich kraj? Samodzielnie, po co my w ogóle mamy się nad nimi tam zastanawiać w takim razie jak oni nie chcą wrócić do swojego kraju, to po co ta Ukraina w ogóle ma istnieć? No bo przecież ona i tak nie będzie istniała. No taka jest rzeczywistość. Ja nic nie mam do Ukraińców, do ich kraju, Szanowni Państwo, chcą u nich walczą, nie chcą u nich walczą, chcą u nich budują, nie chcą niech nie budują. Ja wiem jedno, że do Polski przyjechało 10 tysięcy bandytów z Ukrainy, defetystów i szanowni państwo, Zwykłych szpiegów. Szanowni Państwo, widzę tych ludzi na ulicach. Widzę tych ludzi na ulicach. U uwierzcie mi, w Polsce się dzieje coś bardzo złego i bardzo dziwnego. Jest to bardzo przykre, co się stało z naszym krajem. Ja mam takie odczucie, że to, Szanowni Państwo, Polska też została napadnięta, że jesteśmy też pod jakąś okupacją. Czuję się, w Polsce jest smród okupacji. W Polsce jest smród okupacji i szanowni państwo, taka jest rzeczywistość. Mamy w Polsce smród okupacji. Taka jest rzeczywistość. Szanowni Państwo, tak więc no, ludzie się tu domagają. Ja tylko mówię, co ludzie mówią, to nie ja. Ja powiedziałam, że 79, no ale no tak, no w sumie no szanowni państwo, z innych krajów to oni mogą nie, nie, mogą nie chcieć wracać taka jest rzeczywistość, że jeżeli Ukraińcy nie wrócą na Ukrainie, potem co się będzie działo, co, co się dzieje co się, co, co się zakończy, szanowni państwo będziemy mieli z powrotem to samo czyli trzeba pakować walizki i stąd robić WIO, bo jak nie zrobimy szanowni państwo WIO, no to wam a w, w Polsce mamy prawo ukraińsko-rosyjskie bo Duduś tutaj z całym tym parlamentem i tymi wszystkimi senatorami przegłosowali, że jesteśmy tutaj niewolnikami pańszczyźnianymi, Szanowni Państwo, których można wrzucić w maszynkę do mielenia mięsa, no taki Duduś, Duduś, krakowiaczek jeden, miał koników 7, 7 lat wojował, ostał mu się jeden, jak to tam dalej szło, 7 lat, czy, nie pamiętam, szabla zardzewiała, w wojny nie widziała, taki Duduś, Szanowni Państwo, no przecież jego szabla nie będzie widzieć wojny, tylko nas, przecież w Polsce mamy, Szanowni Państwo, sytuację, w której mamy prawo, gdzie mężczyzna nie może uciec z Polski, więc <laughs> mówmy sobie wprost, w Polsce nawet nie ma czegoś takiego. W... To jest ludzie, którzy mówią, którzy życzą Ukraińcom pozostania w Polsce czy pozostania na zachodzie, życzą upadku Ukrainy. Chcą, oni chcą upadku Ukrainy. Po Ukraina upadnie i będziemy mieli Rosję u naszych granic. Więc trzeba sobie zadać pytanie, czy my chcemy mieć Rosję u naszych granic, szanowni państwo, czy my chcemy upadku Ukrainy. Czy 10 milionów Ukraińców, która uciekła ze swojego kraju, lache wbije w swój kraj? Taka jest rzeczywistość. No ale to, 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 to są tylko takie wzmianki, szanowni Państwo. A teraz przejdźmy do płyty dzisiejszego filmu. A punktem dzisiejszego filmu zobaczymy. Zobaczymy, szanowni państwo, ile kosztuje we Francji Nutella i ile kosztuje w Polsce Nutella. Każdy Nutella zna, więc fajnie można to jakoś tak, że tak powiem, można to jakoś tak powiedzmy porównać, porównać zwyczajnie. I zobaczymy, po ile jest, szanowni państwo, Nutella we Francji. Tak więc zobaczmy, po ile jest Nutella we Francji, no i zobaczmy 5,76. O mamy tutaj na kilogramy. Szanowni Państwo, zobaczmy po ile jest Nutella 3,50, 8,75 tu mamy 85 6,14 widzicie, w różnych nawet nie wiedziałem ja tego nie jem, wiecie, bo to tego brzuch boli generalnie, prawda, to jak się tam jest młodym, to sobie można jeść prawda, no ale nie jak się za komuny urodziło, no my mamy hamskie żołądki, e, gdzie tam dla nas Nutella, Szanowni Państwo e, no to proszę zobaczyć 7,68 za kilo, 7,68 8 razy 4, tam 25, teraz to jest 32,64 za kilo, prawda? No, 32,64, albo tutaj mamy taką droższą, albo tu cały kilo się kupuje, tu 750 gram, no to taniej, a tu jeszcze, a jak się cały kilogram kupi to 6,14, ale tanio, szanowni państwo, 6 sub zaczął jeść Nutella. Nutella dobra tylko, dobra tylko trochę można, bo to brzuch boli, prawda? 6,14. 6,14 razy 4,29, przepraszam, dzisiaj jest to 26,34 przy kilogramowej nutelli, proszę sobie wyobrazić. No i zobaczymy, czy to drogo, czy to dużo. Zobaczymy, w Polsce muszą, szanowni Państwo, w Polsce muszą Nutella i patrzcie po ile. Tutaj, tam mamy Nutellę kilogramową po 26,34 za kilo, a tu mamy 33, 37, 44 i więcej nie ma. Tak więc, szanowni Państwo, we Francji, gdzie się zarabia dwa, trzy razy więcej. Emerytury są 3-4 razy wyższe. Nie trzeba. Dzisiaj jest cieplutko, fajniutko. E, jedzą sobie tam w tym Dom Perignon, te w tym Bordeaux. Piją te wino, jedzą te frytki z tymi mulami, grają w te bule i się cieszą. Szanowni Państwo, nawet mają e, Nutelle o 10 zł od kilograma tańsza. 36 zł. E, szanowni Państwo, u nas najtańsza 33,28 przy 600 gramach a u nich 26,34 no weźmy tą taką zobaczmy podobne gabaryty, tu jest 600 gram 600 gram u nas kosztuje 33,28 za kilo czyli 19,97 a u nich yy, zdaliśmy 600 gramową, 400 gramową 750 gram no nie wiem, któraś 700, no to jest bliżej. 750, no to 7,68. 7,68 razy 4,29 to 32 zł Tutaj 32, tam 34. A u nas, no, no, Szanowni Państwo, no, tu, no to samo powiedzmy. A tu jest 600, tam no, się, to samo pi razy drzwi. Czyli Nutella we francuski, Machon we Francji. Szanowni Państwo, szaleństwo, można żreć Nutelle we Francji do woli. No bo Francuz to zarabia 2-3 razy więcej, emeryturę dostaje 3-4 razy wyższą od Polaka. Nie musi tego, tej zimy nie ma. No a jak mu zimno, no to oni mają elektrownie atomowe, szanowni państwo. No a nasz Krakowiaczek nam pieców zabronił. Szanowni państwo, upadek, upadek Polski, upadek Europy Środkowej, bo jeżeli, ja mówię wprost, ja Ukraińcom wszystkiego dobrego życzę, ale jeżeli Ukraina upadnie, to będzie źle. Jeżeli nie upadnie, to ludzie muszą wrócić do Polski, na Ukrainę. Jeżeli nie wrócą, to wtedy Ukraina upadnie jeszcze raz i co trzeba zrobić? Trzeba się szybko spakować. Jak ktoś lubi Nutelle, to nawet we Francji będzie miał taniej. Nie mówię, że koniecznie do Francji, czy w ogóle, prawda, czy tam do jakiejś Hiszpanii, czy gdziekolwiek, czy do Irlandii, czy Holandii, czy Norwegii. Tylko pokazują, szanowni państwo, że jak bo ludzie mówią, no ja kocham mój kraj, yy, no ja też kocham mój kraj i mówię, ale co kochasz w tym kraju w takim razie? Oni mówią, no to wszystko rozumiem. I mówię, ale co rozumiesz? Do Oszą chodzisz? Chodzisz, no to tam też masz Oszą. Do Lidla chodzisz? Masz, masz Lidla. Emerytura trzy razy większa, trzy razy więcej, płacą za żarcie, ale do wojacie nie wezmą szanowni państwo. Yy, taka jest prawda. Yy, jedna wielka tragedia, szanowni państwo, Polska jest na Trajektoriach ukraińskich, a dodatkowo tak już nie ma ludzi w Polsce, czy robią to na siłę, zaczyna się zatrudniać ludzi w Polsce w, na miejscach, w miejscach, gdzie w Niemczech, w Anglii, w Irlandii, w Hiszpanii, w Norwegii są, nie wiem jak w Norwegii, ale w tych krajach są, czy we Włoszech są, wymagane. Lokalne, znaczy lokalne, no ich, ich narodowe języki, no francuski, tam włoski, niemiecki, holenderski, belgijski, a w Polsce nie! Mamy rusyfikację, mamy ucieczkę narodu, depopulację. Szanowni Państwo, wpaja się nam, że będziemy bogaci jak Brytyjczycy, co jest zwykłą kpiną, bo oni mają prawie 4 razy wyższe emerytury już dzisiaj. W Tusk nam wpaja, że za 5 lat będziemy bogaci jak Brytyjczycy. Morawiecki udaje, że był jakąś duszyczką i że tutaj nam raj zrobił. No taki raj nam zrobił, szanowni państwo, że tak wszystko naniszczył, na że wpuścił 5 milionów ludzi, szanowni państwo, wiecie, w pół miesiąca i. Yeah. Nie ma ratunku, szanowni państwo, jeżeli nie ma ratunku, to trzeba zrobić dramatyczne zmiany w Polsce. Nie ma ratunku, no bo nawet popatrzcie, Nutella, no masz te dzieci i te dzieci lubią to nutelle. No dobra, sobie, masz trójkę dzieci. Masz troje dzieci, no wiadomo, że jest 800 plus, no to 2400 zł, aż dostaniesz w danym momencie, prawda? Z dodatkami dodatkowymi, no to dostaniesz 3000, no to rzeczywiście jest to dużo, to dodatkowo 600-700 euro. No ale chyba we Francji też to masz, prawda? Tak mi się wydaje. Chyba we Francji też masz takie dodatki. No i rzecz jest z tym, że no wiesz, no tam na Nutelle pracujesz dwa i pół raza krócej. Albo inaczej, w Polsce pracujesz 2,5 raza dłużej. Tam na Nutelle pracujesz godzinę jedną, a w Polsce pracujesz na Nutellę 2,5 godziny, 3 godziny. I masz te dzieci. I te dzieci, no tam trzy razy łatwiej kupić im nutelle, dwa i pół razy łatwiej kupić Nutelle we Francji niż w Polsce. I potem jeszcze dostanie za to trzy razy wyższą emeryturę, a tam wiek emerytalny wcale nie jest taki wysoki. Bo to wieki emerytalne są wysokie, ale wieki emerytalne są wysokie w Niemczech, Holandii, Belgii, Anglii, Irlandii, Norwegii i tak dalej, tak dalej. A we Francji akurat jest niski. Ja nie, nie mówię, żeby się przeprowadzać do Francji, bo ten ich język to jest bardzo trudny. No bo popatrzmy tutaj, szanowni państwo, ich język, no na przykład Nutella to jest taka nazwa własna. No to łatwo, proszę zobaczyć, ale też trudno. Nutella. Nutella, no to zrozumiemy i jak coś powiemy, to zrozumieją. Ale jedzenie, proszę zobaczyć, jaki to jest trudny język. Nutriture, czyli nutrition, byśmy powiedzieli. Z latyńskiego, po angielsku i we francuskim nutrition, podejrzewam, że to jest z latyńskiego, prawda? E, no i ale popatrzmy, jak się to czyta: cholernie trudno. Nourriture. No to jest nie do nauczenia język, no szanowni państwo, w szybkim tempie, tak jak angielski. Angielski jest łatwiejszy trzy razy, moim zdaniem. Niemiecki trzy razy łatwiejszy, a hiszpański dziesięć razy ładniejszy, u, łatwiejszy jest od francuskiego. Szanowni państwo, jesteśmy w czarnej D. A dodatkowo wzrósł gaz, wzrósł prąd. Szanowni Państwo, złotówka się nie umocniła. Będziemy dużo płacić za gaz, za prąd i tak dalej, i tak dalej. Ja już powiedziałem, że ja się domagam dymisji Donalda Tuska, jako obywatel Rzeczypospolitej, za to, że on mi wpaja, że ja za 4 lata będę bogaty jak Brytyjczycy. Znaczy, za 5 lat powiedział, ale to już za 4 z kawałkiem. tak? po prostu, no ale nie domagam się Hilarego Mitsa z powrotem. Znaczy się mówmy wprost, ja myślę, że po prostu Polska została sprzedana i wrzucona na trajektoria ukraińskie. No mówmy sobie wprost, nawet jak Ukraina wygra i Ukraińcy nie wrócą, będziemy mieli za 5 lat powtórkę ro z rozrywki. Tego się już Polska się nie opłaca. Jeżeli Ukraińcy nie wrócą na Ukrainę po wygranej W, a jeżeli przegrają, no to też trzeba zawijać wrotki stąd, prawda? Pamiętajmy o tym, że Ukrainiec będzie mógł z Polski w w uciec, Ukrainiec i jego dzieci i jego żona, bo no, mogą uciec, bo im prawo nie zabrania, a tobie prawo zabrania uciekania z Polski, bo takie prawo wprowadził Duda, Kaczyński i Morawiecki. Konfederacja, PO i PiS i wszyscy komuniści byli za tym prawem. Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce, cześć.